wiele dobrych, wspaniałych, wyjątkowych rzeczy dzieje się przy orkiestrze, tak to nazwę, bo oczywiście sama orkiestra jest wydarzeniem wyjątkowym, ale też dodatkowo przy tym dzieje się wiele dobrego, stąd ja z ogromną radością, satysfakcją chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w 31 już, bo to będzie 31 w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 29 stycznia, tradycyjnie w tym samym miejscu co od ponad 30 lat, czyli w Młodzieżowym Domu Kultury. Jest takie miejsce, które jest bardzo mocno związane z orkiestrą od zawsze. Również miasto od zawsze też jest z orkiestrą, też chcę to podkreślić. Od lat Opolanie bardzo mocno wspierają orkiestrę, co roku bijemy rekordy. W zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, strasznie wiał wiatr, co utrudniło kwestię na zewnątrz. Natomiast myślę, że w tym roku te warunki pogodowe będą lepsze, więc zachęcam wszystkich do wspierania. Mamy już puszki, mamy identyfikatory, mamy serduszka, powoli zbieramy dary, które będziemy licytować. I mamy też grono ludzi, którzy odpowiedzieli na nasz apel i zarówno w tej chwili już znajdują się w firmach i w instytucjach puszki, w których możecie Państwo swoje datki składać już do finału, do 29 stycznia, ale także, co jest bardzo istotne i bardzo mnie cieszy, wiele instytucji odpowiedziało na nasz apel i dzięki nim finał w Opolu nie będzie trwał tylko 29 stycznia, ale gramy przez cały tydzień od poniedziałku, ponieważ od poniedziałku rozpoczynają się imprezy, rozpoczynają się działania artystyczne i nie tylko artystyczne, na które Opolan zapraszamy. Dla mieszkańców miasta Opola przygotowaliśmy wiele atrakcji, wiele wydarzeń, które będą towarzyszyć temu 31 finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zatem startujemy już w poniedziałek 23 stycznia z wydarzeniami, które będą trwały przez cały tydzień. Już od wczesnych godzin przedpołudniowych zapraszamy mieszkańców oczywiście na opolski rynek, gdzie przygotowaliśmy wiele wydarzeń kulturalnych, muzycznych, oczywiście których podsumowaniem będzie Światełko do Nieba oraz występ Gwiazdy Wieczoru, czyli zespołu Łzy. Myślę, że długo trzymaliśmy mieszkańców w niepewności. Dzisiaj ujawniliśmy, iż będzie to zespół Łzy. Myślę, że wiele pokoleń na tej muzyce się wychowało, zatem przeboje dobrze znane, lubiane, ale niedzielny finał poprzedzony zostanie jak zawsze od 11 lat biegiem polić się z cukrzycą. Zatem 300 biegaczy wyruszy na opolskie ulice, aby biec, aby pokazać, jak ważny jest zdrowy tryb życia, jak ważne jest pomaganie tym osobom, które walczą, które chorują na cukrzycę, bowiem tutaj fundacja także w ich stronę czyni ukłon poprzez chociażby pompy insulinowe dla kobiet w ciąży. Pamiętamy o tym, chcemy pokazać, że biegamy, że wspólnie się jednoczymy, a zatem rozpoczynamy ten 31 finał 11 opolskim biegiem polić się z cukrzycą. Na naszych aukcjach Allegro w tym momencie ogólna kwota to już 2200 zł. Oczywiście ta kwota codziennie, co chwilę ulega zmianie, bowiem kolejne przedmioty są przekazywane przez mieszkańców, przez osoby o wielkim sercu. Cenniejsze przedmioty już tradycyjnie będą licytowane przed Światełkiem do Nieba oraz w ciągu całego dnia na scenie na opolskim rynku. A także warto zaznaczyć, że po wielu, wielu, wielu latach rozmawialiśmy w sztabie tak naprawdę po ilu i nie potrafiliśmy tego policzyć. Do Opola wraca złote serduszko. Złote serduszko jest już nieodłączną tradycją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To serduszko powstaje z przetopionego złota, czyli z obrączek, łańcuszków, kolczyków, które są co roku przekazywane przez właśnie ludzi dobrego serca, wrzucane niejednokrotnie do puszki. Później one są oczywiście przez nas spisywane, opisywane, wysyłane do Warszawy i z tego złota powstaje 100 złotych serduszek. Do Opola trafi serduszko z numerem 99.